Teraz już skupiamy się wyłącznie na teraźniejszości. Przed chwilą przemknęła kamera wokół wszystkich zespołów. Robin van der Bemden w sztafecie belgijskiej. Kacper Kozłowski, doświadczenie i klasa w sztafecie polskiej. Jordier w sztafecie francuskiej. Altintas w sztafecie tureckiej. Szorm w sztafecie czeskiej. Danilenko w sztafecie ukraińskiej. Oni rozpoczynają. Polacy, tor piąty, na pierwszym Ukraina, na drugim Czechy, na trzecim Turcja, na czwartym Francja, na piątym Polska, na szóstym Belgia, na szóstym Belgia, na piątym Polska, na czwartym Francja, na trzecim Turcja, na drugim Czechy, na pierwszym Ukraina. Od przodu do tyłu i od tyłu do przodu, tak się rzecz przedstawia. Ostatnia, 26. konkurencja 34. halowych Mistrzostw Europy. Belgrad 2017. Start za kilka sekund. Już wystartowali, już wyskoczył z bloków Kacper Kozłowski. Wielka odpowiedzialność, goni tam Belga, za nim goni reprezentant Francji. Świetny bieg też Turków, mocny bieg. Patrzę, gdzie są Czesi, Szorm, zostali troszkę Ukraińcy. I teraz kto wywalczy najlepszą pozycję? Belg. Belg poszedł tam jak przecinak, ale czy wystarczy mu? Van der Bemden, Robin van der Bemden prowadzi. Kacper Kozłowski dobrze dociągnął tutaj, zbliżył się do Belga, czy go zaatakuje? Teraz zobaczymy. 100 metrów do mety. Pięknie to Kacper zrobił. Przeszedł przed Belga. Cudownie. Kacper wyprowadza nas na pierwsze miejsce i zmierza w kierunku czekającego już Łukasza Krawczuka. Łukasz jest mocny. Z pierwszej pozycji dobrze zmienili. Jest Łukasz Krawczuk. Na drugim miejscu są Francuzi. A my prowadzimy. Łukasz spokojnie. Drugie okrążenie to twój atut. Belgowie spadli na trzecie miejsce. Tam w belgijskiej sztafecie jest, kto jest w belgijskiej sztafecie? Proszę Państwa, patrzymy. W sztafecie na Julien Wartin. Patrin. Patrin ściga nam Łukasza Krawczuka, ale Łukasz się broni w sposób kapitalny. Już wyskoczył Francuz na trzeciej pozycji. Za chwilę koniec tej zmiany, ale znakomicie biegnie Łukasz Krawczuk. Będzie przekazywał teraz pałeczkę Przemkowi Waścińskiemu. Najmniej doświadczony, a tu już pierwszy z braci Borle. Kevin Borle, Polak Przemkowi. Przemek Waściński, on był długo liderem polskich list na początku sezonu, w styczniu jeszcze, kiedy nie rozgrzali się, nie rozkręcili. Kevin Borle dochodzi teraz Polaka, pierwsze okrążenie, nie jest wykluczone, że on może wyprzedzić Przemka Waścińskiego, ale przecież Przemek to jest zdolny, jaki ambitny chłopak, jak pociągnął tutaj kapitalnie. Druga, już daleko rywale z tyłu, Polska i Belgia, Belgia i Polska, Polska przed Belgią, Przemek Waściński i biegnie z bracie doskonale, nawet jeżeli troszkę cię ten wyprzedzi, Borle, ten słynny Borle, 100 metrów do mety trzeciej zmiany i za chwilę ruszy Rafał Omelka, ale Waściński biegnie jak profesor. Gdzie on się tego wszystkiego nauczył? Ja na jakim uniwersytecie? Za chwilę przekażę pałeczkę na pierwszym miejscu Rafałowi Omelce, ależ ruszył teraz, ale świetnie Rafał wypchnął Belga, miał prawo, przejął. Świetnie to zrobił Rafał, ma zapas. Ostatni z braci Borle, Dylan w tej chwili biegnie za Polakiem, ale pamiętamy, Rafał może i jest zmęczony, ale on specjalnie się przygotowywał. 200-400 na Mistrzostwach Polski. Za chwilę drugie okrążenie się rozpocznie, ostatnie okrążenie tych mistrzów, ostatnie 200 metrów Mistrzostw Europy w Belgradzie. Rafał Omelko, rafale do mety już niespełna 120 metrów, 110 metrów, a teraz już tylko 100, nie wytrzymuje Dylan Borle. Mamy siódme złoto, musimy to wygrać. Rafał Omelko ma drugi medal, miał srebro, to teraz ma złoto. Złoto dla nas, Rafał Omelko wygrywa, mamy siódmy złoty medal. Klasa, klasa, klasa! Siedzę i nie wierzę. Siódmy złoty medal dla Polski. To, co oni zrobili, to jest niemożliwe. Wielkie gratulacje trenerze Józefie Lisowski. Jak pan żeś to ułożył? A skąd pan wziąłeś tego młodego chłopaka na tej trzeciej zmianie? Boże, tu dzisiaj same cuda w tej hali. Pobiegł Omelko jak profesor. Zresztą każdy z tych chłopaków pobiegł jak profesor. Od początku do końca nie oddaliśmy prowadzenia. Od początku do końca polska sztafeta dyktowała rytm w tym biegu. Bez przepychanki, jedna taka mała, tutaj wtedy, kiedy próbował Belg wyprzedzić Rafała Omelkę, ale jak można chcieć wyprzedzić potężnego Rafała Omelkę, który nie da się wyprzedzić. On miał do tego prawo, tak jak wspomniałeś, tutaj walka, bark w bark. On mówił w trakcie biegów indywidualnych, nie chciałem przepychanki, ale w sztafecie tutaj zupełnie o co innego chodzi. Zrobili to fantastycznie.
dziewczyny złoty medal, mężczyźni złoty medal. Zastanawialiśmy się, czy wygramy z Brytyjczykami. Mamy tych złotych medali 7. Mamy w sumie 12 medali na halowych mistrzostwach Europy. Jesteśmy potęgą lekkoatletyczną. Jesteśmy najlepszym krajem w Europie w halowej lekkiej atletyce.